The Soviets crashed an unnamed craft on Venus and the Americans built. Brzydko wyszło. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do drugiej części naszego spotkania w Tropico, znaczy. No w Tropico to nie druga część, bo tych spotkań było mnóstwo, ale druga, jeżeli chodzi o misję z dodatku Superkomputer. Tak się nam jakoś to wszystko rozdzieliło, podzieliło. Mamy wstępnie ekonomię całkiem fajnie rozwiniętą, mam nadzieję. Przyjemna muzyka gra w uszach, a może ją weźmiemy głośniej. Dzisiaj tak wyjątkowy dzień. Znaczy wyjątkowy, no. Dzień jak co dzień, tak majówka. Ale przede wszystkim przed nami misja o pracy technologię. Oj, to będzie ciężki live, no. The Soviets crashed an unnamed craft on Venus and the Americans barely landed on the moon. So you could say every party involved in this small bet of ours is having some difficulties. Our supercomputer is still stubbornly spitting out the number 42 as the answer to life, the universe and everything. A przy okazji witam, to tak, kiedyś na Tropico, może uda mi się wszystkich, tak? Pirata Janusza Magistra, nie pytaj Kacpra, Raffberry, Rufixa, Kamela, Arlinkę, jest i Arlinka z nami, również witam, Sali, Matiego, ponownie Kamela, kolejnego Kacpra, Carlosa, Sali Koksa, nie było wcześniej, był wcześniej, to dwa razy, przywitań nigdy za wiele, Raffberry, a już było, i Pandzia jeszcze się zjawiła, zielona, tak? No to możemy teraz zaczynać, no, to widzę, że jest ekipa. Będą podpowiedzi, jest i lalala w uszach, więc cóż, niech rusza gra. Opracuj technologię, która? Technologia, bo materiały przyszłości. Pamiętam, że coś takiego mieliśmy tutaj. Surowce przyszłości. Prawdopodobnie o to chodzi. Czyli potrzebujemy 6 badań. To może zakolejkujmy sobie od razu. O, 25 odcinek, God of War. Było coś takiego, rzeczywiście. No, na czym my to stanęliśmy? Przestrzeń kosmiczna. Naginanie zasad. Naginanie zasad to... Możesz częściej poprawki do konstytucji wprowadzać. No. Ja lubię te Tropico. Hotel Spa. Nowoczesne bloki. O, może tak. O, a czemu nie możemy zaklejkować? Coś się zepsuło? No dobra, zostawmy grę samą sobie. Niech... Znaczy samą sobie. No, nie wiem, tak? Tu w ogóle czasu nie mogę. A, bo to jest plus minus. Za dużo Frostpunka ostatnio. Oj, za dużo. A zgada, no aktualnie jestem na etapie... Kurczę, ja to chyba ugaszam, ale na wszelki wypadek pomogę. Aktualnie jestem na etapie grindowania mgły i idzie tak topornie. Bo tak to jest, jak się z doskoku wskoczy na chwilę tam. Jaki głos dzisiaj? Ale to co, coś nie tak z głosem? Nie, mam nadzieję, że wszystko dobrze. Nie, no dzisiaj jest bardzo normalne. Rakiety poszły w świat. Dawno tego nie widziałem. No, Kamelu, powiem tobie, że geneza tego live'a sięga trochę wcześniejszych takich momentów tego wieczoru. Ale tak, ankieta też miała na to wpływ. No, po głowie coś takiego się pojawiło, chodziło i... No tak, żeby dokończyć Tropico, bo tak zaczęliśmy i tak jakoś to nic nie było. Cały czas tylko zima, Frostpunk, więc warto by było zobaczyć coś innego. Było wiadomo, zanim ja wiedziałem. No, chyba, że tak. A przy okazji witam. Cześć i Zajuki również. A widziałem, a Siemko jest też wśród nas. Widzę Discordy, tu się przeniosły z Discorda na czatę, tak? Dobra, cóż mamy tu za misję? Some good ideas were tossed around at today's scrum. We have the monitoring tools and the know-how to teach the computer AI human behavior patterns when in stressful situations. A, stresująca sytuacja. To już czytałem. No, nie będę czytał dwa razy tego samego. Ktoś ogląda jedno po drugim, to później się zdziwi, że nie pamiętam. A co to było? Bo nie pamiętam. Większa efektowność superkomputera S. Sprowokuje rebeliantów. Tak, no. Nie wiem, czemu zadowolenie nam spada. Może przez to, że weszliśmy we współczesność, a jesteśmy trochę zacofani. Czyli tutaj prosto z Frostpunka też postawimy im... No, katedra to trochę za wiele. Ale kościół? Kościół przy tak małej miejscowości. 262 osoby. To chyba we Frostpunku mamy więcej. Kurczę. I tak dobrze, że ktoś chce u nas mieszkać z nami. I w ogóle.
Frostpunk na cieplejsze dni. No właśnie, dzisiaj był taki chłodniejszy dzień, więc jak najbardziej tropika. Jak najbardziej tropika. Obserwatoria A. Doszedłem ostatnio do wniosku, że chyba ich się nie opłaca stawiać, bo podkręcimy plantację na rzecz działania superkomputera, a mamy dwa superkomputery, no, więc no nie będziemy grzeszyć, tak? Bez sensu by było sobie zepsuć. Did you know that the EU is giving huge grants for green energy? Now, technically, Tropico is not in Europe, but I'm sure they'll overlook that tiny detail. Oho, stary druchu. Czy wiesz, że Unia Europejska oferuje spore dotacje na zieloną energię? Technicznie rzecz biorąc, Tropico nie leży w Europie, ale mniejsza o detale. Wziąłem się za papierkową robotę, mam tu formularz do wypełnienia. Powinienem skończyć do końca roku. W międzyczasie możesz zbudować parę turbin wiatrowych. Niech wiedzą, że poważnie podchodzimy do sprawy. No i pięknie, nawet na Tropico można mieć dotację unijną, ale co jest potrzebne? Nic nie jest potrzebne. No to tak, bierzemy misję, potwierdź. Poczucie moralnej wyższości, nagroda od Unii Europejskiej. No właśnie, no to tam, to poczucie moralnej wyższości to idealnie się wpisuje w nasze tutaj klimaty. A do tego wszystkiego nie mieliśmy jeszcze elektrowni wiatrowej. Chociaż elektrownia wiatrowa to mi się kojarzy z Far Cry'em. Tam nasze pierwsze miejsce, gdzie mogliśmy śmigłowiec zamówić. I te sprawy, ale to chyba tylko mi. Lecimy dalej. Opium dla ludu się już buduje. Nowa technologia. While testing this new discovery on me, we found a huge empty space. The universe also consists primarily of empty space. Coincidence? I think not. No jak na Tropico, to dość wcześnie dzisiaj zaczęliśmy, rzeczywiście. Przestrzeń kosmiczna. Odkryliśmy nową technologię skanowania mózgu i wyświetlania jego zawartości. Testując inny wynalazek, stworzyliśmy dużą ilość wolnej przestrzeni. Wszechświat składa się głównie z wolnej przestrzeni. Przypadek? Nie sądzę. Tak czy siak, teraz możemy używać mojego mózgu, by przewidzieć, jak zachowa się wszechświat. Odblokowano program lotów kosmicznych by penultimo. Jednak dali nam ciepła woda. Ja zastanawiam się, kto to wymyśla, te wszystkie nazwy, bo mam wrażenie, że Tropico potrafi wyprzedzać pewne takie polityczne, albo nie będziemy wchodzić w politykę, ale wyprzedzają czasy z tym, co tutaj wymyślają. No, kompleks niższości. Nie, będzie wyższy. Hydroponika. O, może tak na pustyni? Czemu nie? Wi-Fi, edukacja, rządy. Nie. My chcemy surowiec. Czyli 5 badań. 1, 2, 3. Z drugiej strony te będą szybciej, bo te są 20... No to niech będzie. Ciepła woda. 1, 2, 3. I jeszcze nam nie pozwolą. Lotnisko, albo dróg. Będzie szybciej. My musimy na czas to trochę rozegrać. Dobra, czyli badania są zaklejkowane. Teraz ważne, żeby wyrobić się w 116 miesięcy. A mamy taką szansę. 1, 2, 3, 4. O! A nie, 66 miesięcy tutaj. O! Jakoś to będzie. Dziś, no zależy w jakiej części świata, jakby to policzyć, tak? Rzeczywiście, za pół godziny coś takiego się zaczyna. Chociaż z tego, co się dowiedziałem, to ja 20:15 urodzony, więc... I jeszcze mogę się nacieszyć przez prawie 21 godzin. Tym, że nie ma tej 30 na karku, tak? O! A co tu? Gdzie są nasi wykształceni ludzie w fabryce cygar? Przecież szkoła ma już 32 absolwenty są w szkole. A ja nie widzę tutaj, żeby na składzie to leżało. Dobra, ściszymy trochę muzykę, bo mam wrażenie, że może być jednak za głośno. Chociaż gra przyjemnie, gra przyjemnie. Mam coś takiego? Buntownicy! Buntownicy atakują i chcą pana obalić. Powiedziałem chłopakom z drukarni, że pana plakaty wyborcze wyglądają tak, jakby był pan poszukiwany. Ale czy ktoś mnie słucha? Buntownicy atakują. Ilu mamy buntowników na karku? 6 na 6? Dlaczego my nie mamy? Kurczę, bo najgorzej, że ci buntownicy się tu zebrali w tej części świata, gdzie nasze wojsko zanim w ogóle chciałoby dojść. O, tutaj też mamy buntowników. A czy my mamy ulepszone czołgi? Chyba mamy. Mamy. Tyle dobrze. I szwadrony. I szwadrony też mamy. Nigdy by się... No nie, już tą 30 mnie tak tu prześladowali tyle razy na live'ach i nie live'ach, że łatwo trafić. No dobra, czyli tak, oni jeszcze budują. Moment, tu za 7 miesięcy już elektrownia ma stać. A dobrze, zaraz skończę. Okej. Próbuję się jeszcze odnaleźć w tym... O, to chyba będzie przywódca rebelii.
Przywódca rebelii, pozbądź się! Wygnaj! Uduś dziada! Dobra, spoko, ale pozbądź się, przywódcy rebelii. I co? Został wygnany. Nie! No, czemu przekreślił? Coś tu się stało nie tak. Nie wiem, czy kliknąłem szybko. Dobra, to mamy. Bo chyba kliknąłem... No tak. No ale to niemożliwe, bo wybudowaliśmy i on się odezwał i co? I nie przyjąłem nagrody, rozumiem? No ładnie. Będę widział na powtórce, na co kliknąłem przez to wszystko. A przy okazji, hej. Nie, to i tak był taki poboczny event, a nam elektrownia się przyda, więc to nie ma jako tako problemu. Chociaż no, mało produkuje tej energii. W czwórce jakoś lepiej te wiatrowe, a nie, tam mieliśmy słoneczne. No i nie zdobyliśmy, to mamy tylko poczucie wyższej moralności bez nagrody od Unii. Tak to wygląda, ale kto mógł przewidzieć, że to tak będzie? Kurczę, to ja nawet nie myślałem, że z takimi problemami nagle tu zaczniemy całą naszą przygodę. Mamy dużo pieniędzy, weźmy, zróbmy coś dobrego dla ludzi, tak? Żeby wiedzieli. Opieka zdrowotna. Właśnie, Tropico jest na tyle dobry, że to, czego nie robię we Frostpunku, to robię w Tropico. Mogę się tu wyżyć na ludziach. Tutaj jest niemoralnie. Dobra, postawimy katedrę jeszcze też i zamkniemy temat religii przynajmniej na dobre. Znowu rebelianci? Kurczę, ilu tych rebeliantów? My musimy stworzyć w takim razie kolejną bazę wojskową. Albo koszarę, albo bazę, albo koszarę, albo bazę. A, czołgi. I przyspieszyć też priorytet tutaj damy. O, to jest okej. No ja mam nadzieję, że ten czołg sobie... O, a czemu punkty życia? Kolego, ty masz dziurę jakoś tu? A to najgorsze, że on nawet... A to było trochę niesprawiedliwe. To było trochę niesprawiedliwe, że on tracił punkty życia za kolegę na polu bitwy, a oni nie tracili punktów życia. Nie mówiąc już o tym, że nie mamy chyba nikogo więcej do obrony. No cóż, to raz plantację zniszczą, ale wiemy, że musimy przygotować się. Ostateczna granica... A, 35, żeby zostanie prezydentem. El Presidente? No zależy, w którą stronę, jak to liczyć. Kurczę, najgorzej, że już nikt nie wyjedzie z nimi walczyć. Autentycznie nie brałem tego pod uwagę. A żeby było jeszcze smutniej, niewiele potrzeba było, żeby ich pokonać. No ale dobra. Tell everybody about it and then say that you killed a llama. Everyone just asks why you killed a llama. Now we can do all sorts of bad things with no consequences. Prezydente, nie zrobiliśmy ostatnio nic produktywnego. Prawie rozpętaliśmy wojnę i zabiliśmy lamę. Aha, to działa. Jeśli zrobisz coś złego, powiesz o tym ludziom i oddasz i dodasz, że zabiłeś lamę, wszyscy od razu koncentrują się na niej. Teraz wszystko będzie uchodzić nam na sucho. Może szczęście wprowadzać poprawki do konstytucji. No dobra, ale mam nadzieję, że oni nie biegną do pałacu, bo nie fajnie by było tego streama zaczynać od na nowo. Kawę mogą sobie zniszczyć, ale my w ogóle wojska nie mamy. A budowaliśmy... A, kościół. Kurczę, po co ja katedrę stawiam, jak jeszcze kościół niewybudowany? Tak to jest. Taki dzień. Po 30 brzuch rośnie? Nie, no to... O, dobra, poszli, rozeszli się. Dlatego też... No, ostatnio... Ostro tak, bo spojrzałem na Josepha Sida, ojca, i poczułem się, że chcę być jak ojciec. Chcę być jak ojciec i ostro. No dlatego też tak dzisiaj późno zaczynamy, bo zabrałem się za bieganie i w ogóle takie. Coś dla zdrowia, coś dla życia. Trzeba. Kurczę, kiedyś człowiek to... Był jak Joseph Seed, a teraz... A teraz będzie, pół roku. Pół roku i będzie znowu. Czy Gov... No na pewno walka ostateczna z Walkirią, ale jak w końcu się przełamie i zrobię cały ten grind w krainie cieni, mgły i w ogóle w tej brutalnej krainie. Dobra, zrobimy tu drogę, no, żeby czołgi może szybciej jeździły czy coś. O, pozdrawiam Tatry. Kurczę, jak mnie tam dawno nie było. Sprowokuj rebeliantów. A, większość słowa. No dobra, sprowokujemy ich zaraz, tylko potrzebujemy jeszcze jedną bazę wojskową, potrzebujemy koszary, tak, zamiast kościoła to będzie strzelnica i jakoś tu wyjdziemy na prosto.
Czego nam jeszcze brakuje? Bo religia zaraz będzie. I nam brakuje mieszkań. O, czyli nic nowego i rozrywki. Dlaczego? A nagle tu już są ludzie. Nie ma towaru. Nie, no jednak... Karamba. Karamba. Jednak trochę za długo sobie zrobiliśmy przerwę, bo tak przyznam, że nie do końca się odnajduję w sytuacji, w której się tu znaleźliśmy. Jakie były plany? A, suchy dok. No nie, no pięknie, na 95% zakończyć budowę. I nie dokończyć, to już tak. Na rybach byłem, podobało mi się Stardew Valley. No. Znowu atak buntowników? Mam nadzieję, że nam wojska się zeszły ponownie. Ale mamy w ogóle bardzo dużo buntowników i to nie związanych z... O, oni są pod pałacem prezydenta. Kurczę, ale na szczęście tutaj mamy czołgi już, chociaż to dalej mało. Tu atomówkę zrzuci, albo nie, bo to w sumie koło pałacu. No fabryka to już trochę szkoda. Ciekawe, czy te czołgi są ulepszone. MK2, dobra, to jest ulepszone, więc jest szansa, że ten razem pójdzie to lepiej. Ale dawno nie pamiętam takich problemów. No widać, współczesność im na głowę się odbiło. Lepiej było siedzieć w czasach tych tam. Trochę zacofanym być. Zresztą, z jakiej broni oni korzystają? Jest nasz... A tutaj jest szwadron. Uhu. A chyba, że to za tę lamę. Tym razem pula wynosi 50 tysięcy. Przyjmij zakład, wygramy nawet z zawiązanymi oczami. Pojawiło się kolejne wyzwanie. Postaw pan na naszego konia. 10 tysięcy na internet. Internet. 48 miesięcy. Jak my z internetem stoimy? Ej, muszę teraz wszystko od nowa planować. Hydraulika. No dobra, zaplanujemy na nowo. Zaplanujemy. Zrobimy tak. Internet następny, bo już możemy. Później ciepła woda, drobny druk. I surowiec w przyszłości. I niech będzie. No najwyżej z farm zrezygnujemy. Plantacja, cofamy się. No i pięknie. Doszły tylko czołgi i już można inaczej zwalczać bunty. Czy Stardew Volleyball będzie jutro? Ciężko jeszcze powiedzieć, bo nie wiem jakie jest podejście Staszka do tej serii. I no bo Arlinka, no to ja myślę, że nie, może jest jeszcze z nami. Fermy przemysłowe do zero? Dobra, no możemy jedno zniszczyć i tak, rebelianci. Arlinka być może jest jeszcze z nami, to powie co i jak z jej perspektywy, ale nie wiem też jak ze Staszkiem to wygląda. Bydło. Ferma. No zniszczmy i wybudujmy na nowo, bo z zielonymi warto się dogadać. Znowu wakacje. Nie zgadzam się. Nie, no niech sobie wyskoczy nasza kandela. O, a to chyba nie są te wakacje, z których się nigdy nie wraca. Mam nadzieję. O, jest jeszcze z nami. No właśnie, więc jest duża szansa, że rzeczywiście jutro Stardew pojawi się, ale co, gdzie, jak i w jaki sposób, to jeszcze pod znakiem zapytania. Dobra, fermy nie ma, ferma musi wracać. Przemysłowa, chodź. Gorzej jak się zieloni naprawili to, bo w czwórce tak było, że wystarczyło zlikwidować i już było dobrze. Później budowało się na nowo, a nie wiem jak to w piątce wygląda. Bo może być też tak, że wybudujemy na nowo i oni znowu będą obrażeni. Czy my mamy oczyszczalnię ścieków? Suchy dok już jest, widzę. Braki w ludziach mamy straszne. A, rozrywkę nie obiecałem. Cyrk? Cyrk przyjechał do miasta. Przetwórnia śmieci. O, to się dopiero nazywa rozrywka. Ale przyda nam się przetwórnia. No dobra, to niech powstanie tu. Będzie witać turystów. Główna atrakcja. To trochę jak zbiornik wodny w Żarnowcu. No też, co prawda to nie jest oczyszczalnia ścieków, ale tak. Też główna atrakcja turystyczna. W World of Tanks, tak jakoś w reklamie, mówi. Ciężko powiedzieć. A niech się wygada. Bardzo lubiłem War Thundera. Co prawda, no samoloty, nie czołgi. Trochę inny klimat, ale nie wiem, czy to nie ta sama firma czasem robi.
Podobnie jeżeli chodzi o sam tryb online i te sprawy. Dobra, czego nie ma? Jedzenia nie ma. Co im tak nie pasuje? Religia. No wszystko niby jest. Żywność, opieka zdrowotna. A, czyli szpital by chcieli postawić. A jak my z prądem stoimy? Wstępna energia. A my chyba mieliśmy mieć 500 w nadwyżce, jeżeli chcieliśmy, żeby superkomputery były podkręcone. Więc zaraz sobie załatwimy w tym temacie, ale szpital też im się przyda. Szpital też się przyda. Gdzieś tu bliżej ludzi? Może tu. Za dużo tu zaklejkowanych milion rzeczy i czemu nadać priorytet? Dobra, przyspieszamy, zobaczymy. Nie no, ja myślę, że z tymi badaniami jakoś dojdziemy to do ładu. 39 miesięcy internet? Spoko. Ciepła woda tu po miesiącu już tylko? Szybko idzie. No i będzie. Późny live i przypuszczam, że krótki live, tak niestety jakoś to się wszystko nam zazębia, ale no, no chcieliśmy jakoś tak. Na chwilę, małą taką odskocznię. Tsunami. No tak. No tak. Może rebeliantów zabije. We are as small dust motes in the grand scale of the universe. Fortunately, we can take it out on others and make them feel even smaller. Let's make the building so huge that our citizens feel small and insignificant. It seems logical to me that then we would become more significant and much larger than dust motes. Maybe as large as tennis balls. I na to wszystko przychodzi kompleks niższości. W skali wszechświata wszyscy jesteśmy zaledwie pyłkami. Na szczęście możemy się wyżyć na innych, by poczuć się ważniejszymi. Zbudujmy tak wielkie budynki, by nasi obywatele czuli się w nich mali i nieważni. Wówczas zgodnie z teorią względności staniemy się znacznie więksi niż pyłki. Co najmniej wielkości piłek tenisowych. Mamy nowoczesne bloki. Szczodra międzynarodowa społeczność wysłała nam 0 dolarów w ramach pomocy. Ale to co? To by oznaczało, że jednak tsunami zniszczono budynek. A czy my mamy tu kruszarkę? Odpalono mamy. Ale... A, bo się skończyło. Dobra, to jeszcze na wszelki wypadek zobaczę, ale my chyba odpalaliśmy już kruszarki. Nie, bo jakby się skończyło, to by było różnie. Tu trochę węgla. Ale mam nadzieję, że przestanie padać. Ile może, ile może. Dobra, jak oni wybudują to wszystko, to ludzie też będą szczęśliwsi. To teraz po prostu czekajmy. A jak nasze pieniądze tu? No 37 tysięcy, panie. No weź to. Weź pan, zbieraj. Przyjemnie, spokojnie, cicho tu. Jak na Twitchu. Spokojnie jak na Twitchu, by można rzec. Misja. Great giant tropical spiders, presidente. We have a crisis and we have to act fast. Na trylion tropikalnych pająków. Musimy działać szybko. Tropikańczycy stają się zbyt mądrzy. Musimy zrobić coś, żeby zgłupieli. Słyszałem, że igły mogą zdziałać takie cuda. Potwierdź, poczuć, zamknij. Wydaj dekret, kampania szczepionkowa. Potwierdzimy, zobaczymy, jak to się zakończy. Dekret, kampania szczepionkowa. Testy nuklearne. Małżeństwa. Kampania. Zalegalizowane substancje. A no co, to komu? A po co to komu? Podnosi wskaźnik turystyki. No jak pięknie. Kampania jest szczepionkowa. Przynajmniej jeden szpital. Trwa 2 lata. Po zakończeniu wydajności opieki zdrowotnej w przychodniach i szpitalach, a także... No okej, okej, okej. Czyli jest. Czemu nie na Twitchu? Nie no, na Twitchu też leci. Taki zapasowy stream dla osób, dla których YouTube nie działa. Ale tu nam spada. No co oni wypowiedzieli, czego im brak? No opieki zdrowotnej. Może rzeczywiście fakt. Żywność raczej mają, bezrobotnych nie ma, to trochę martwi, bo mamy dużo miejsc pracy. No ale nie wyglądają tak źle, żeby było 36%, oby wyborów nie było i wygramy. Zaraz będzie szpital. Zawsze ogrody można też stawiać, żeby im poprawić humory. Przynajmniej ekipa budowlana nie musi jechać tego tu zdziałać. Znaczy przypuszczam, że dużo złego nam zrobiły te wygnane rodziny, tak? No to nie było może najlepsze rozwiązanie, no ale cóż, małe ogródki, może lepiej tu oko El Presidente. One zawsze poprawiają humor. Zielone uspokaja, jak to mówią. Okej.
No. A Norfgard, zobaczymy. Na pewno będziemy kończyć tamtą grę, bo ostatecznie naprawdę podeszła. Ale no dzisiaj tak na spokojnie. Tylko Tropico, to i tak warto by było to wygrać, co mamy wygrać. Pożegnać się. I tak to... Chciałem też dokończyć, żeby jutro nie wracać do Tropico, a właśnie ewentualnie zobaczyć, czy Norfgard albo coś innego nie wskoczy. Dobra, a nie możemy, bo chciałem wycofać tę misję. Sprowokuj rebeliantów. Albo może nie, bo znowu będzie spadek. Jak tu z naszymi pracownikami? Dobra, powoli jest. Niech tutaj nadzorca jeszcze pracuje. Nie no, najlepsze na to, że do tak mało pracujących osób, to jednak zarabiamy całkiem fajnie. Rebelianci. No, ten szpital jest już, bo my szczepionki chcemy. Kurczę, oni wszystkie budowy zatrzymują się na 96-95%. Niespieszne im. Dobra, już się robi miło. No niestety boksyt nam się skończył, czyli tym samym straciliśmy kolejne źródło fajnych pieniędzy, bo nie mamy już ani boksytu, ani żelaza. Na szczęście jest... O kurczę, 5000 w złożu z 54. No mamy jeszcze ropę na morzu, ale niewiele jej zostało i ropę tutaj w ziemi. Efektywność rośnie, ale wytwarza zanieczyszczeń więcej, zwiększa zapas złoż. O tak, w ostatniej chwili. Nawet nie wiedziałem, że tutaj te szyby naftowe tak mają, a tutaj nie ma czegoś podobnego. Dobra, rebelianci to... Czekaj, penultimo nam o rebeliantach, jak my tu złoża chcemy. I co, zaatakowali już? Nie. Liczby protesty. Niektórzy obywatele są niezadowoleni. A są. Czego im brak? Without you, the entire island would crumble to dust and be lost forever. Sprowokuj rebeliantów. Kolejny, tak, no to sprowokujemy rebeliantów. To wygląda na to, że trzeba. Zanieczyszczenia wywołane przez rafinerię. Dodatkowe przetwarza ropę, węgiel w ropę. O, to jest dobre. W zależności od liczby plantacji i upraw hydraulicznych. Dobra, weźmiemy maszyna węglowa. A my weźmiemy też... Wywołamy rebeliantów, tak? Chyba jesteśmy gotowi, sprowokuj. Wydaj, mam nadzieję. Tak, bo z dwoma grupami społecznymi załatwiliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu, ale... tych rebeliantów trochę jest. Ale my mamy koszary też, tak, to specjalne szkolenie. Fajnie, że oni w trakcie dostają szkolenie. Wystarczy kliknąć, ulepszyć i już jest. I już działają. Ale... Program atomowy to wy zostawcie, to ja nie wiem, co to będzie, jak to... Walnie. No, wspaniałe wieści. Pogłosie, że w okolicach 20. No i ja też się czuję, jakbym miał w okolicach 20. I po jurności, i po wyglądzie, i po głosie, i po wszystkim, tak to. No więc. Ostatnio, żeby się pochwalić, byłem kartę zarejestrować. Kolejną od internetu. To jak dałem dowód, to ten, co rejestrował, to się zdziwi, że. Pan ma 30 lat? Kurczę, nie myślałem. Myślałem, że jestem młodszy od niego, a się okazało, że starszy. No. No cóż. Szczególnie jak jestem zmęczony. A nie, dzisiaj wypoczęty. No właśnie, dzisiaj wypoczęty. Mam wspaniałe wieści. Członek twojej dynastii powrócił z dwuletniego urlopu wypoczęty i z głową pełną pomysłów. Jeśli nie wprowadzimy chociaż jednego z nich, jego głowa eksploduje. Który wprowadzamy? Reforma. 30 mieszkańców na wyspie niekoniecznie. Badanie, edukacja też nie. Zawłaszczenie. O, zawłaszczenie jest bardzo dobrym pomysłem. Ale czemu rebelianci akurat sobie obrali najważniejsze dla nas struktury? Na bunt, program atomowy i fabrykę. I teraz gdzie czołgi pojadą? Kurczę, a co to jest za ekipa? Komandosi niby? No tak nie wyglądają na komandosów. Najgorsze, że tutaj rebelianci chcą ich od tyłu za... Ile mamy życia? Viva, viva! Nowoczesna piechota. Czołgi, jedźcie. Bez tych czołgów może być różnie. Jak się śpi do 13. No, kurczę, ale zostałem wydany. No, dzisiaj i wczoraj przyszło mi spać do 13. Ale za to... No, ale pytanie, o której poszedłem spać. Tak, bo można o 13 i być niewyspanym. To wszystko zależy od tego, co i do której się robiło, tak? Czyli co, to mogę przyznać się, że grałem Frostpunka, a do której to już nie powiem.
Dobra, 43 chciałem powiedzieć. Coś podnieśliśmy, opiekę zdrowotną. To jest dobre, rozrywka to powinno być też szybkie. No i religia, ta katedra może. Rozrywka. Rozrywka i środowiska. A, to jest środowisko, dlatego przetwórnia śmieci. Multiplex. Cyrk im postawimy. Będą mieli. Jak my z badaniami? Badania nad internetem. 20 miesięcy, no 10 miesięcy, jest ok. 11, 12 i 33, 35, 45. No to powinniśmy mieć z zapasem, z palcem w uchu to zrobić, tak? Na 70 tysięcy będzie naj... No. A kto vlogami jest zainteresowany, tak to... Tyle ciekawych gier jest. O, i odstawione do garażu. Dobra, cyrk i przetwórnia śmieci. Nie, to cyrk niech ma priorytet. Ja bym tu jeszcze nie coś postawił. A bloki może? Ale kto by chciał blok... A, mieliśmy ten wieżowiec. A tu co budujemy? A ferma, też mogę. Tu niech dokończą. Wobec mnie... Ale to rozumiem, wszystko wina Arlinki, że u niej kamera, to teraz wymagania rosną. Tak? No. Ech, no. A mogłem... O, jakie to ładne. I duże, tak? Niech będzie, koło kościoła. Przynajmniej nie będą musieli iść na msze. Postawimy jedno takie coś. Mamy prąd, a przede wszystkim chciałbym zobaczyć, jak wygląda. No i ludzie będą szczęśliwsi. Przynajmniej ci, co będą mieli na opłaty, żeby mieszkać. Bo mało nagrywam horrorów. Tak, i dlatego nie gramy wagony. Tak, zrezygnowałem. Znowu. Dobra, ale coraz mniej chyba tych rebeliantów, chociaż coraz bliżej głównej bazy. O, teraz ambitnie, tak? Zaatakowali budynki wojska. No nie, no to nie popisali się. Nawet nie będziemy ulepszać. Albo lepszym jeden karabin. Nie wiem, co oni sobie wyobrażali. Tylko mogliby ginąć szybciej, a nie uciekać tylko. Ciekawe, czy jakby wygnać przywódcę rebelii, a wygnajmy go. Chociaż nie wiem, czy to się nie zakończy kolejną rebelią, tak? No, i miło. Dobrze. No. To ja może skupię się na budowie... O, a cyrk mieli dokończyć. Cyrku. No i będzie miło. Kurczę, jak te mocarstwa chętnie się z nami pieniędzmi dzielą. Mamy internet. It was in the palace basement for who knows how many years. It seemed to work okay after I blew the layers of dust off it. For some reason, it seems to be full of cat pictures. And pictures of nude ladies and gentlemen, which I have taken to my office for further study. Prezydente, udało nam się odkryć internet. Był w pałacowej piwnicy. Musiał tam leżeć od lat. Zdmuchnąłem z niego kurz i działa całkiem sprawnie. Nie wiem, czemu tyle w nim zdjęć kotów. Sporo też obrazków z gołymi paniami i panami. Te zabrałem do biura w celu szczegółowej analizy. Odblokowano e-rząd, darmowe Wi-Fi i edukacja informatyczna. No i proszę bardzo, i 50 tysięcy wygrane w konkursie piękności. Kampania szczepionkowa, dobra. No musimy tylko, nie, żeby to nie ogłupiło za bardzo tych ludzi, bo my potrzebujemy kogoś do pracy w fabryce. Ale kampania szczepionkowa... Od dziecka potwornie boję się igieł. Próbowałem rozsiewać pogłoski o tym, że szczepionki wywołują łupież i smród ze stóp, ale nikt mi nie wierzy. Może powinienem wynająć jakiegoś celebrytę? Jego by posłuchali. No dobra. O! Prezydenty, nacjonaliści nigdy nie byli tak dumni z przynależności do narodu Tropico. Są skłonni oddać ci to, co dla nich najcenniejsze. Wybierz jedno z nagród. 3 darmowe posterunki policji, więcej nacjonalistów na wyspie. 8 tysięcy. Zbieramy pieniądze, bo już widzę, że zbliżamy się chyba do końca naszej misji. Który zapis? Ale to mowa o horrorach? Jak na przykład The Evil Within, czy co innego po głowie chodziło?
The EU seems to be rolling in cash, and they seem to be handing it out to all sorts of riffraff. Unia Europejska chyba tarza się w pieniądzach. Wygląda na to, że rozdają je na prawo i lewo. Może weźmiemy od nich trochę? Zaproś przedstawiciela do jednej z ambasad. No dobra, ambasadę by trzeba było postawić, ale możemy to zrobić. Czy my już wybudowaliśmy... A, nowoczesny blok, oczyszczalnia. No jak pięknie. Tylko najgorzej, że mam wrażenie, powoli nam jedzenia będzie brakowało, bo mamy jedną kukurydzę, dwa, trzy, ale to też nie w pełni obsadzone. Nabrzeże. I fermę. Ferma. No to tak, no brakuje z dwóch takich budynków. Tylko, że brakuje ludzi. Ale weźmiemy jeszcze fermę przemysłową na bydło. Bo nie potrzebujemy żyznej gleby, żeby to działało. Trochę boję się, że mogą głodować niebawem. A może zmienimy bydło na coś takiego... Zdradzieccy oficerowie zorganizowali zamach stanu. Moment. Zdradzieckie oddziały. Wśród wojsko. Komandosi. O kurcze, i wybory w przeszłym roku. 48%. No niedobrze. Niedobrze. A przy okazji również. Hej. Szkockie. Właśnie, to jest najlepsze, bo ogólnie sama mimka jest znaleziona w parku i tak jakoś nie mogłem, tak, zostawić. I to taka mała kulka była. Ale właśnie słyszałem wiele razy, że kojarzy się ze szkockim z Wisłouchem, czy też jest... O. Kenai, dziękuję również i również pozdrawiam. 100 tysięcy. O kurczę. No, powoli. Ale wszystko w swoim czasie, tak mówią. Tak, więc no, tak jakoś wyszło. Ale słyszałem, że podobne do szkockiego. To coś. Dobra, weźmy, co my jeszcze byśmy mogli zrobić? Opracuj technologię. A, co my byśmy mogli zrobić? No, popracować nad wygraną, tak? Czyli dekret, jakieś coś, dodatkowe racje. Prawo do broni, impreza, podatek dochodowy, rozwój miejski. Nie, ja bym był za dodatkowym jedzeniem, chociaż nie mamy jedzenia, więc nie wiem, skąd im damy. Co jeszcze mamy? Ubezpieczenia społeczne. Koszty utrzymania zależą, czy to ucieszy ludzi. Dobra, no najłatwiej ich jedzeniem przekupić. Dodatkowe racje, wydaj. Bo my mamy chyba niski wskaźnik, jeżeli chodzi o jedzenie. Żywność 31, bardzo niski. Ale teraz będzie jej więcej, jeszcze jakbyśmy wybudowali market. Gdzie jest... A czemu biedna jak... Nie, no nie z ulicy, z parku przygarnąłem. Ale ktoś tak... Znaczy wydaje mi się tak, jak to z weterynarzem rozmawiałem, no to ktoś tak nieodpowiedzialnie wziął sobie kota i doszedł do wniosku, że jednak kot to jest taki trochę szkodnik i pozostawił w parku takiego ładnego kota. Ale przejechał się na tym, bo rzeczywiście w tym wieku powiedzmy kocięcym to był taki urwis z niej. A teraz to zupełnie. Ani nie drapie mebli, ani niczego nie gryzie, ani śpi całe dnie. Więc ja jestem zadowolony z takiego przebiegu spraw, ale nie planowałem nigdy zwierzaka tak jakoś. Wyszło. No dobra, jak my, czy kupiliśmy ich tutaj? Nie. A takiego słodziaka tak zostaje. No właśnie, no kto to zrozumie, no. To zrozumie. Wszystkie budynki na 2 lata. Podatek nie. To by raczej nie podniosło nam możliwości wygranej. Gdzieś te darmowe mieszkania to było dobre. Ubezpieczenia społeczne kupimy. Biedni ludzie są zawsze źródłem wielu kłopotów. Jeśli przyznamy niewielkie sumy wszystkim bezrobotnym uczniom i emerytom w Tropico, zaoszczędzimy sobie problemów w przyszłości. Biedacy chętniej wesprą reżim, jeżeli reżim będzie wspierał ich. No tylko, że my mamy prawo wyborcze dla najbogatszych. Zapewnia przynajmniej biedny poziom bogactwa wszystkim bezrobotnym dzieciom, uczniom, emerytom. I nie wiem, czy to nam poprawi sytuację. A dziękuję! O kurczę, ale idealnie w czas trafione. No, to bym nawet...
To bym nawet nie zauważył, bym przegapił, no. Dziękuję. A, dziękuję, no. Tak. Równo, północ. No może, chciałem co prawda live'a przed północą, bo mówię tak, kurczę, jakoś będzie, że tu siedzę. No ale no, no. Kurczę. Tyle się martwiłem, jak to będzie, jak to... Ale nie jest źle, nie jest źle, powiem wam, że... Da się przeżyć chyba. Zobaczymy jutro, jaki będzie kac moralny. Dobra. Tutaj trochę zieleni im dorzucimy, to też powinno wpłynąć pozytywnie na głosy. Tutaj ten buntującym się strażnikom. O, ale to brzydko wskoczyło. A, że po co? No. 30, tak, tak jakoś wyszło. Starość nie radzi. Nie, no to gdzie? Daleko do starości. Dobra, weźmy na szybko, mamy 75 tysięcy, no jeszcze zapiszę, ale wybudujemy im po prostu jakieś struktury, które powinny... zapas. Struktury, które powinny jakoś tutaj nam to tam to poradzić, tak, to, z tym wszystkim. Zobaczmy, gdzie mamy nieszczęście, bezpieczeństwo, rozrywka, żywność, mieszkalnictwo, czyli możemy... Czy tylko to są drogie rzeczy te domy, ale jakbyśmy szybko wybudowali parę, 14 tysięcy, 10 rodzin, 16 rodzin, parę bloków jakbyśmy postawili, tak, z szybką budową, odpaloną, to może szybka budowa, rozrywkę też mieliśmy im zapewnić, możemy rozrywkę zapewnić poprzez dekret, i lepszą imprezę. Wszystkie centra rozrywki i wskaźnik przestępczości rosną. Tłusty wtorek, znany pod nazwą Mardi Gras, to mój ulubiony dzień w roku. Na śniadanie jada się naleśniki. Potem zaczyna się karnawał, parada i stara jak świat tradycja, gdzie młodzi ludzie upijają się i rozbierają. To dzień pełen radości, chaosu i robienia głupich rzeczy. Bez obaw przed aresztem. No, to miło dołączyć. O, pora na imprezę. Miło dołączyć do tego grona. Kurczę, no, powoli, na pewno El Presidente, zapewne El Presidente, niezdecydowanie jeszcze masa, zapewne El Oponente. El Oponente, nie widziałem tego wcześniej. 152 bezdomnych. Czy coś jeszcze jesteśmy w stanie zrobić? Tylko nie wiem, czy bezpieczeństwo nie spadnie. Teraz tak, obiecałem bar z fast foodem. Ale gdzieś był supermarket, czy coś takiego, gdzie mogliby importować żywność z zagranicy. Weźmiemy też delfinarium. Coś z rozrywki możemy im odpalić, ale... Gazeta może też na szybko. Tutaj widzę, El Propaganda nie działa do końca tak, powinno. Szybka budowa, ile? 9 miesięcy. Kurczę, bo się nie wyrobimy. Jest supermarket. Zapewnia żywność. No to tu, gdzie są bloki, to musi być też i supermarket. To nie są drogie rzeczy. Ulepszenia, brukowce, tak. Teraz tylko z ludzi, 46%. O, a tu... jak tu... Gdzie ja to postawiłem? Tu nie ma drogi. I co najgorsze, nie możemy... Ja byłem przekonany... No tak, za dużo Frostpunka. No to ładnie, straciliśmy. Straciliśmy sporo pieniędzy. Bo jakby się nie uprzeć, drogi to nie wstawimy. Ech, no tak jak mówiłem, Frostpunk 100%, tak? No ładnie. No ładnie. Chciałem tam budować jakąś ścieżkę. I mówię, co jest. Dobra, szybka budowa. Trzeba by było jeszcze zakolejkować parę bloków. Nie no, a już jest 52%. Czyli powoli dochodzimy do ładu. Wydaliśmy wszystkie pieniądze na głupoty, na zapotrzebowanie. Znaczy głupoty, no. Nie, zapraszaj nikogo, tego supermarketu już nie ma. Stan wojenny, jak nie wybronimy się głosami. Nie no, ja myślę, że teraz już wybronimy się. Już ich tak rozpieszczam, że nie wiem, co to musiało być. A niech cię pseudonauko, ostatni plan nie zadziałał. Statystyczny tropikańczyk wcale nie zgłupiał.
Wróćmy do tradycji i użyjmy telewizorów do wyprania mózgu obywatelom. Potwierdzam. Potwierdzam. 55%. Już się robi lepiej. Jak to nasze głosowanie? Ale dalej jest 21, 23, do 28, 24. Jakby miała lekką przewagę. Nie wiem, może problemem jest ten prawo wyborcze tylko dla najbogatszych, bo oni i tak mieli gdzie mieszkać, jak to wyglądało. Czy powrócę do mechów? A dokładnie na myśli to które mechy? Bo mamy Battletecha do ogrania, do nagrania. O właśnie, to już wiem, nad czym mogłem dzisiaj pracować w nocy, nad Battletechem. I tam będą mechy, ale to będzie dopiero pierwsze podejście do mechów. God of... A nie, to God... Myślałem, że mechy to God of War właśnie. Dobra, mamy ostatnie pieniądze, które możemy na coś wydać. Mam nadzieję, że budują tutaj. Czego jeszcze brakuje nam? Doraźnie, zadowolenie. Żywność już jest lepiej, a supermarket ściąga. Zaproś pracownika przede wszystkim. Figurki El Presidente. Haha. Konto banku jest ok. No dobra. Robi się nieźle, czyli pod względem żywności już chyba nic więcej nie wymyślimy. Religia, no mają dwa budynki. Mieszkalnictwo, czyli dalej bloki tylko nas są w stanie jeszcze podratować. I rozrywka. Rozrywka spoko, to też chyba damy radę szybko. Coś taniego, pradawne ruiny, o. A nie, gdzie tam pradawne ruiny? Jakie luksusowe. To nie stać ludzi na luks. Multiplex. Dobra, bar. Nie mieliśmy jeszcze barów w tej grze, więc zrobimy bar. Kurczę, tutaj na działkę wejdzie. Bar dobra nazwa, bar na działce. Tu zrobimy bar, on nie był drogi. Mam nadzieję, że podbije rozrywkę. No i byśmy mogli jeszcze coś z jedzeniem zrobić. Fermę kolejną. Mleko. Świnie tym razem. Aha, o, tu ferma jedna stoi jeszcze w trakcie. No ale to nie będziemy jej... teraz tutaj likwidować i dajmy blok razy dwa jeszcze, tak? Ten z szybszą budową to powinniśmy się wyrobić. No ja wiem, że to nie jest najlepsze zarządzanie finansami, ale w sytuacji kryzysowej trzeba sobie jakoś radzić. No dobra, no co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, zobaczymy jak te wybory się zakończą. Chwilę przed nimi zapiszemy, żeby ewentualnie... O! Ty Vega, Genowa, a czemu ty dostajesz głosy, jak to my powinniśmy dostawać głosy? Co im znowu spadło? Opieka zdrowotna jest idealna, mieszkalnictwo rośnie, praca. Kurczę, oni chcą, żeby chyba im pensję podnieść. Szaleni. Rozrywka, żywność. No najgorsze, że nie wiem, czy rozrywka z czasem nam się nie rozwija, tak? Czy, że to nie jest tak, że postawimy budynek i od razu już rośnie zadowolenie, tylko tak. Rodziny 16 na 16, 75 jakość, a tu jest... 50. No to rzeczywiście duża różnica. Nie stać się na wydatek. Liczba ofiar głodu, no tak, zaoferowaliśmy więcej jedzenia, ale to tak, taka trochę ściema, bo jedzenia nie ma. A czy my możemy na przykład sami ściągnąć do Tropico? Możemy. Kakao, mięso, ananasy, mleko. Czy wszystko takie drogie? Kukurydza. 1000 jednostek. Kupmy kukurydzę szybko ludziom, żeby przed wyborami jeszcze przypłynęła. Za 3 miesiące idealnie się pokryje z wyborami. Znaczy, Mimka to znajomy tak zawsze nazywa... Nie, znajomy tak zawsze nazywa swoje dziewczyny. Że idę do Mimki i tak dalej. Która to nie była jego dziewczyna, to zawsze była Mimka. Kurczę, gorzej jak oglądać dziewczynę teraz. No. Sorry. No, ale... Dobra, zapiszmy obecnie jak, żeby wiedzieć, że wybory są zaraz. No zabrakło jednego miesiąca. Co za pieruny. Ale już mamy wszystko, tak? Czyli to będzie najbardziej optymalne rozwiązanie, żeby tutaj nam to wszystko się udało, tak? Robimy dekret. Nie dodatkowe racje. Dodatkowe pieniądze, dług publiczny. Raz, dwa, trzy... Już dostaliśmy te pieniądze, bo nie patrzyłem. Trzy. Teraz dopiero dostaliśmy. Cztery. Dobra, niech będzie cztery.
Mamy tak, elektrownia. Szybka budowa. Wyższe stawki. Wyższa stawka. Tak, zaraz ktoś przyjdzie do pracy. Dział uniwersytecki. I jeszcze dekret związany ze szpitalami. Komórki macierzyste. Dobra. Czy jest jeszcze jakaś rzecz, o której mówiłem, że warto zrobić, żeby wygenerować więcej punktów? Zobacz. Dobra, już pamiętam co... a czemu 48% tylko? Co nas tak oszukali? Czemu 48%? Czyżby przez dług publiczny? Trzeba było poczekać miesiąc w takim razie z inwestycjami, no ładnie. Dobra. No zobaczymy. No, bo bez długu publicznego... Flawed patent laws allowed us to discover the election results are in. Thanks to a clever interpretation of the numbers, we've decided that you have won. Z palcem w uchu, 51% głosów, no i proszę bardzo, jesteśmy nadal prezydentem. Badania, no niestety ten czas tutaj się znów wydłużył, ale to jest kwestia chwili, tak? W tej chwili tutaj niech tylko wkład się pojawi w elektrowni i będzie dobrze. Wybórz. Stwórz... skasuj kukurydzę. Usuń statek. Biblioteki. Tak, tylko... aha. Fakt. Były jeszcze pieniądze, żeby szybko postawić... Były biblioteki, tak. Jeszcze dwie mieliśmy postawić, ale zobaczymy, bo powinny przypłynąć... O, teraz jest fajna nadwyżka. 32 tysiące. To jest szansa, że kupimy sobie biblioteki. Niech tylko te pieniądze nam wpłyną. Czy mam plan co do odcinków? Przyznam, że do momentu, aż nie wyjdzie... Już zabrał towar? Chyba zabrał wszystko, co mogło być. Aż nie wyjdzie... Detroit, o właśnie, po głowie mi chodziło. To raczej nowości specjalnych nie będzie, czy jakichś większych planów. A tak, no... Tak, to wystartujemy z Detroit, tak? To jest tak mocniej. Taki jest plan. Stać nas na jeszcze jedną bibliotekę. Może na jeszcze jedną. Ale pobudują je. Chyba lepiej tak, niż tam zwiększać wydajność. 20%. Tu już mamy zwiększoną wydajność. Tak, 25%. Ale to i tak nie jest. 78. No, zobaczymy. Niech pobudują biblioteki i myślę, że mamy szansę. Nie wiem, kto spłaci kredyt, ale... W razie czego live z kozaków albo stwierdzę, to by było ciężkie. Konstytucja, czekamy. 6, 32. Nie 30, o, 32. Bo najgorsze, że nawet nie możemy tutaj podejrzeć, ile rzeczywiście to miesięcy będzie wymagało przez ten błąd. No ale... 40 to było? Już może teraz przyspieszyło, tak? Czemu jest 320? No przecież to elektrownia działa. Elektrownio. Najgorzej, że... No tak. Szło pięknie, ale znów jest jakiś bug, niestety. I nie zaliczyło nam energii z elektrowni. O, dopiero teraz. Przecież to już było dawno, dawno temu wkład tam był. Spellforce? Tak, może nawet jutro uda się wrzucić. Może nawet jutro się uda coś ze Spellforce'em wykombinować. Dobra, bierzemy od razu tu. Dobra, niech pracują. No zobaczymy. Opieka zdrowotna się poprawiła. Kolejna biblioteka zaraz do nas przyjdzie. Dobra, czyli zostało dwa... Właśnie cztery. No zobaczymy, musimy przeczekać te dwa miesiące, żeby wiedzieć, ile nam zostało. Tak, powrót z grilla. A to byłego smacznego, tak? Takie cofnięte w czasie smacznego. Życzę. Tak to wygląda. No ładnie, kurczę, a dług kiedy sam się spłaci? Na kolejnej biblioteki nie możemy postawić. Prezydente, look at these big comforting letters.
Dobra, mamy to. Mamy wolny internet. I teraz dopiero się dowiemy, 37 miesięcy. 5 miesięcy, ale być może... Dlaczego... No to jest bez sensu. To jest bez sensu, bo się znowu nam zbugowała elektrownia, jak już wszystko było dobrze. Jak już wszystko było dobrze, to musiała się elektrownia spsuć. Dobra, musimy, no nie da się tego przyspieszyć. Trzeba wrócić do czasu, gdzie zarządzaliśmy tymi pieniędzmi. No bo tak widać, no jest nadwyżka, łączna ilość energii 1127. Zużycia takiego nie mamy, bo to... No niedobrze. Niedobrze, bo komputer nam nie pracuje na przyspieszone, na podkrąconym. No możemy poczekać jeszcze chwilę, ale coś z nimi nie tak. No to powinno być 475 punktów, tak? A nie 325. Mamy wkład. Jest węgiel, też wkład. Łączne zużycie. Dobra, wiem, czego nie zrobiłem. Co za głupota. Nie odpaliliśmy turbin gazowych. No to nie ma sensu ciągnąć. Albo zobaczymy. Ale zawsze taki mały błąd się gdzieś musi pojawić. Bo teraz nas nie stać na to, żeby turbiny gazowe odpalić. A bez nich, co my możemy zrobić? Co tu brało energię? Szpital nie ma co. Czy mogliby nam zaznaczyć, które budynki ciągnęły prąd? No teraz nie mam pojęcia. Energia 40, a nam brakuje ile? Nam brakuje? No takie coś co 200, dobra, to można wyburzyć. Ach, turbin gazowych zabrakło, ale to i tak chyba. Zobaczymy, czy jak to wyburzyliśmy. No nie, dalej jest mocne zużycie. Tylko ciekawe, czemu te komputery się podpalają, jak... O. Nie były wcześniej podkręcone. Dobra, 587. Wczoraj... Nie, no już takiego ryzyka nie ma. No teraz to już wszystko wiemy, co nam trzeba. Dobra, komputery, zobaczymy jak wrócą do normy, co się będzie działo. Teraz wszystko wiemy. No to są takie małe błędy czasem, tak, z tym programem atomowym. Lepiej go usunąć. O, i teraz jest 425, tak miało być od samego początku. No zobaczymy jak ugaszą kolejny obiekt. O, 19 miesięcy, proszę bardzo. No, robi się miło, byle żeby pożaru więcej nie było i będzie dobrze. 18 miesięcy, jesteśmy miesiąc do przodu. Tak, zapisz sobie wszystko. No tu jest cała taka lista tych rzeczy, jakie trzeba zrobić. No tak mówię, jakbyśmy wiedzieli, że tutaj nie możemy się kierować tymi informacjami o tym, ile tych miesięcy potrzeba, no to byśmy dużo, dużo wcześniej to sobie zaplanowali. No nie doprowadzilibyśmy też do takiego minusu. Teraz robimy taką wersję bardzo awaryjną, żeby wygrać. Rzutem na taśmę. Taka kombinacja. Ciekawe, czy zapłacą pensję ludziom. Ale to już nie nasz problem. Muszą zapłacić. O, nie, członkowie. Nawet niech nie patrzą na szwajcarskie konto. 16 miesięcy. Jesteśmy miesiąc do przodu. Modlić się tak, żeby pożarów nie było i wygraliśmy. Ale spokojnie szło to zrobić ładniej. Szczególnie tak, zresztą widzieliśmy ta pierwsza część, która była trudniejsza, gdzie mieliśmy wyrobić się w czasie, no to poszło nam przecież bardzo szybko. I to mogło być też tak samo. 15. Na jeden miesiąc, żeby pożaru nie było, bo jak pożar no to właśnie. Co tak się ładnie zrobiło, jakby susza tu się szykowała. Ale i tak chyba wykorzystam, tak, ten moment, żeby na wszelki wypadek zapisać 70 tysięcy. No rekordy bijemy na minusie. Wykorzystam może tę chwilę, żeby wszystko rozpisać. No zobaczmy, badania. Jest miesiąc z przodu, tak? Ale wraz z końcem roku wygramy, tak? Wygraliśmy? No wygraliśmy rekordowy minus. Liczy się cel. Jak to mówią, cel uświęca środki. Tak? A w tym wypadku to nie ma co uświęcać, bo środków nie mamy.
Jak pas, to pas. Zresztą nie wiem nawet, jakbyśmy mieli się podjąć tego zakładu. 50 tysięcy, 10 miesięcy, 9. No, ale to chyba będzie najlepsza wygrana ze wszystkich. Ostatnio mieliśmy gdzieś, że coś 3 miesiące wcześniej zrobiliśmy, 3 miesiące przed czasem. A tu wyjdzie, że równo miesiąc przed czasem. Spokojnie, bunty, spokojnie. 35% to jest naprawdę bardzo dużo. 7 miesięcy. Ale to... Ej, te emocje. Cały czas tylko się boję, że za minutę będzie dryt, dzwonek strażacy i punkty nie będą generowane. No ale już chyba nam gra takiej złośliwości nie zrobi. Pół roku zostało. Pół roku, żeby wygrać. 6 miesięcy. Bardzo ładnie. Przypłynął frachtowiec. Komputery spokojnie. Bez przegrzewania się. Jeszcze 5 miesięcy. Ja sobie zapiszę wszystko. Skasować atomowy. Atomowy. Elektrownia. Biblioteki. Tak, co jeszcze tam? A, biblioteki. Dekret związany z badaniami komórek macierzystych. Komórki macierzyste. No, 3 miesiące. 2. Komórki macierzyste. Jeszcze zobaczmy, ale to tak, tak, tak. Będą 2 miesiące. No, no, bez pożaru. Bez pożaru. Dekret komórki macierzyste. I co nam jeszcze tam z tej... Jeszcze coś było. Aha. Demokracja, wolny internet. Miesiąc. Ulepszenie bibliotek. Jest! E? Halo? Jest. While I operate the body of this individual you know, I am not she. Control will be given back once the message has been delivered. Witaj, ziemianinie. Nie bądź taki zdziwiony. Przybrałem postać tej kobiety, ale nie jestem nią. Odzyskano kontrolę nad swoim ciałem, gdy przekażę tę wiadomość. A, ta kobieta odzyska. Nie obraź się, ale zdecydowano, że musisz jeszcze dojrzeć, aby poznać odpowiedź na pytanie o sens życia i wszystkiego innego. Naszym celem jest zminimalizowanie potencjalnych strat. Serwery twojego superkomputera zostały zlokalizowane na przyległej wyspie. Przygotujcie się na międzygwiezdną destrukcję. Did you know that human hair, eggshells and spider web are some of the strongest materials on Earth? More importantly, they are cheap. Using other futuristic materials such as the A, surowce przeszłości, to się zastanawiam, o czym on nam opowiada. Almost nothing. Dobra, Penultimo, powiedz, że wygraliśmy. I no, tsunami to sobie chyba przetrwamy. Tak, wszystko się zaczęło walić na koniec, ale okej, tsunami sobie może przypłynąć. Ale ta gra nam finał przedłuża. Nie chce się żegnać. Nie chce się z nami żegnać. We're alive, Presidente. I didn't think we were going to survive that humongous wave. Międzynarodowa społeczność wysłała nam 0 dolarów. No i? Koniec misji. Misjo. Ho, ho, ho. Prezydente, widziałem ją, widziałem odpowiedź, poznałem sens życia i wszystkiego innego we wszechświecie. Na chwilę przed wybuchem, który zniszczył wyspę z serwerem ze wszystkimi danymi. Jest jeszcze wiele do zobaczenia, wiele do zrobienia. Odpowiedź jest zabawna i jednocześnie upokarzająca. Ja, ty, Tropico, wszystko to nie istnieje. Jesteśmy symulacją, taką jak te w naszym superkomputerze. Jeśli weźmiesz niebieską pigułkę, historia dobiegnie końca. Obudzisz się we własnym łóżku i dalej będziesz prezydente. Jeśli weźmiesz czerwoną, pokażę ci inne światy, inne wyspy i to, jak głęboko sięga królicza nora. Kurczę, no chętnie wziąłbym niebieską pigułkę, ale czerwona też kusi, żeby poznać inne światy, tak? No weźmiemy czerwoną, no niebieskie kiedy indziej. Teraz co się mogą palić i walić.
Kolejne zwycięstwo. Ludzie biwatują, żołnierze pilnują, żeby nikt się nie ociągał. Wszyscy się cieszą. Wyjdź do głównego menu. Nazwij dynastię. Okej. No pięknie. No pięknie. Tak, no. Trochę system nas oszuka, więc my oszukaliśmy system, ale dzięki temu mieliśmy wyjątkowo, myślę, taki emocjonujący koniec. Z fajnym kapitałem na minusie. I no... walką do ostatniego miesiąca. To te konary płoną, tak? Ale to czerwona, tak? Tabletka, to chyba nie. A może? U El Presidente wszystko płonie bez tabletek. Tak to działa. Tak to działa. Mimo 30 lat na karku. No dobrze. No dobrze. To myślę, że dzisiaj wieczorem widzimy się znów na live. Z czego, gdzie, co i jak? No to będą informacje, bo jest szansa na Stardew. Wszystko zależy od Staszka. No i gdzie, co, jak dogadamy, no to zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. A jeżeli chodzi o Tropico, no to przed nami niebawem kolejna misja. Może pokażę, zdradzę tak, łapać tego tukana. No właśnie, to nas czeka. O, nareszcie zielone tereny. Nareszcie coś pod nas, plantacje, inne sprawy. Ale tak mówią, uczmy się na błędach i naprawdę nauczyliśmy się, jak zdobywać punkty nauki. Tak ładnie to zabrzmiało. Na przyszłość jest tyle różnych możliwości, z których nigdy nie korzystaliśmy, bo zawsze to jednak uniwersytet, laboratorium, superkomputer, obserwatorium i tyle. A to jest masa dekretów, masa różnych jeszcze ulepszeń samych uniwersytetów. Fakt, że możemy podnieść pensję i to da więcej punktów. Mogliśmy to już zrobić na samym początku rozgrywki, przecież to by się kumulowało przez te wszystkie lata. Niesamowicie. No, ale tak samo superkomputery zdotowane to, czy z dotacją potrafiły wygenerować dużo więcej tych punktów. 50 więcej, czyli to takie powiedzmy jedna biblioteka gratis. Jakby to nam towarzyszyło od momentu, gdzie mieliśmy dwa superkomputery, no to żyć nie umierać. Tak, tak to wygląda. No, ale nauczyliśmy się czegoś i to najważniejsze. A tymczasem idziemy już spać. Spać, świętować, nagrywać Frostpunki i inne takie. Raz jeszcze dziękuję za wspólnie spędzony czas, za podpowiedzi i za pocieszenie, za wsparcie w tych trudnych chwilach. Nie mam na myśli tu urodzin, a nasze trudne chwile z badaniami tu tropikańskimi. No, to stosunkowo dobrej nocy i bardzo dobrego dnia, po którym będzie też stosunkowo dobra noc. Trzymajcie się. Hej, hej. Nie wiem, czy jeszcze połączy to wszystko w jedną całość, ale dziękuję Sebastianie za bombę na dobranoc. Nie kaloryczna, ale taka, no. To tak raz jeszcze. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Hej, hej.